Zacznę od problemu, który co najmniej z pozoru wydaje się taki bardzo konkretny, czyli moi przedmówcy często zaczynali, przechodzili od ogółu do szczegółu, ja zacznę od szczegółu. Zacznę od tego samego pytania w ogóle, to znaczy jak mierzyć odległość? Mierzyliśmy odległość funkcji, problemów, ja chcę mierzyć odległość słów. W przypadku punktów to już było też wielokrotnie powiedziane, no łatwo jest mierzyć odległość w sensie tam czy euklidesowym, można mierzyć odległość w sensie Manhattan, czyli właśnie tak wzdłuż kratki, można wziąć metrykę maksimum, no są różne metody mierzenia odległości na płaszczyźnie. Natomiast jak mierzyć odległość między słowami, chociażby no weźmy jakieś dwa słowa, które wyglądają na zupełnie niezwiązane ze sobą. Co możemy zrobić. Informatycy opracowali na to różne metody, zresztą używane nie tylko w informatyce. Jedna z nich to odległość Hamminga. To taka najprostsza bodaj metoda. Zakładamy w niej, że słowa są tej samej długości, czyli no to jest takie uproszczenie. I odległość tych słów określamy jako liczbę liter, gdzie te, na odpowiadających pozycjach, które do siebie nie pasują w tych słowach. To mamy przykład dwóch słów, których odległość Hamminga jest równa 2. Mamy dwie pary liter niepasujących do siebie. Ogólniejszą metodą jest mierzenie odległości tak zwanej redakcyjnej, czy edycyjnej, czy odległości Levensteina, różne są nazwy. Odległość edycyjna to jest minimalna liczba operacji potrzebna do przekształcenia jednego słowa w drugie, przy czym dopuszczalne operacje to wstawienie znaku, tak jak w tym pierwszym przykładzie, usunięcie znaku, jak przejście ze słowa autor do słowa auto i zmiany znaku, tak jak tutaj zostało to przedstawione. Czasami w tych operacjach też się mierzy jakoś wagi tych operacji, ale no my już tutaj nie będziemy w to wchodzić, załóżmy, że wagi są jednostkowe. No i przykład takiego przejścia w odległości redakcyjnej, zaczynamy od słowa karta, możemy dokonać zmiany znaku R na N, otrzymamy słowo kanta, potem usuniemy znak T, literę T, będziemy mieli kana i dodamy literkę EU i mamy słowo kanał. Tak, czyli za pomocą trzech takich operacji edycyjnych przeszliśmy ze słowa karta do słowa kanał i ponieważ nie da się tego zrobić za pomocą mniejszej liczby takich operacji, to powiemy, że odległość redakcyjna tych dwóch słów wynosi dokładnie 3. Odległość ta redakcyjna jest bardziej związana z praktycznymi zastosowaniami, jednak odległość Hamminga jest dużo prostsza i w większości dzisiejszej prezentacji chciałbym się skupić właśnie na niej. Czyli po prostu zakładamy, że słowa mają tę samą długość i jedynie zmiana znaku jest dopuszczalna. Mój problem, zgodnie z tytułem dzisiejszej prezentacji, jest taki, że mamy dane jakiś zbiór słów, to problem informatyczny i chcemy wyznaczyć parę najbardziej odległych słów właśnie według odległości Hamminga, czyli to po prostu liczba niepasujących literek. Dla tego przykładu, który tutaj mamy po prawej, chociażby słowo pierwsze katar i słowo przedostatnie, czyli futra, no różnią się na wszystkich pozycjach poza pozycją środkową, czyli ich odległość Hamminga to będzie 4. Jest też inna para słów, która też ma odległość 4. Barak i matka też mają odległość Hamminga 4. Te dane takie są dobrane, że tutaj już więcej się nie da, czyli nie będzie dla żadna para słów miała odległości Hamminga 5, czyli powiemy, że w tym przypadku nasza para, której szukamy, ma maksymalną odległość 4. Wystarczy nam w tym problemie znalezienie po prostu tej odległości, a już konkretną parę słów zazwyczaj będziemy w stanie łatwo odtworzyć, więc o tym nie będziemy już tutaj mówili. Tak, no i ten problem próbujemy rozwiązać. Mamy dany zbiór n słów długości k, chcemy znaleźć parę najbardziej odległych słów. Interesuje nas algorytm, rozwiązanie takie algorytmiczne problemu. Ja nawet dojdę do poziomu takiego pisania pseudokodu, żeby było całkowicie jasne, jak taki algorytm może działać, a zaczniemy od podejścia zupełnie naiwnego. Oznaczymy sobie te nasze n słów na wejściu i oznaczymy sobie j-tą literę i tego słowa, tak jak tutaj jest pokazane. Najbardziej naiwne podejście to przeanalizować każdą parę słów i policzyć odległość. No to zróbmy to.
No będzie jakaś tam zmienna pomocnicza, w której będziemy aktualizowali wynik. I dla każdego słowa i dla każdego drugiego słowa, no ponieważ tu jest symetria, to możemy założyć, że pierwsze jest wcześniej niż drugie, będziemy chcieli sobie odliczyć odległość Hamminga między tymi słowami. No to idziemy po kolei jakąś zmienną po całej długości słów i jeśli te słowa na danej pozycji się nie zgadzają, no to wtedy zwiększamy, odległość Hamminga się zwiększa. Na koniec maksymalizujemy tą naszą zmienną, która wylicza wynik, z tą zmienną dla tej określonej pary słów. To no, w sumie najbardziej takie naiwne, podstawowe podejście, jakie można zaproponować do tego problemu. No, przeglądamy pary słów i szukamy i obliczamy ich odległość. Zauważymy, że tutaj mamy no, pętla w pętli w pętli. Te pętle są z zakresu do n, do n i do k, więc łatwo zauważyć, że algorytm wykonuje proporcjonalnie do n kwadrat razy k operacji. No, całkiem prosto. Pytanie, czy da się lepiej? Chciałbym odpowiedzieć na to pytanie w szczególnym przypadku, kiedy słowa są binarne. To też często rozważany przypadek w informatyce, przypadek binarny. Też bardzo często tak jest, że przypadek ogólny jest co najwyżej równie trudny jak przypadek binarny, więc możemy założyć, że te słowa są binarne. Czyli tu mamy jakiś przykład po prawej stronie, no i mamy przykład pary słów, która ma największą odległość Hamminga. Tutaj też cztery, tak jak w poprzednim przypadku. Tak, czy już nie teraz jakieś literki, tylko zakładamy, że słowa to są po prostu ciągi zer i jedynek. Ale nasze zadanie jest cały czas to samo. Znaleźć dwa takie ciągi, które mają największą odległość. Tutaj podejdziemy inaczej do problemu. Zaczynamy od tej samej zmiennej i tym razem chcielibyśmy przejść po każdym słowie tylko raz, no, żeby tego n kwadrat, które było poprzednio w n kwadrat razy k nie było. I to, co zrobimy z kolei, to będziemy sobie rozważali każdy podzbiór pozycji słowa, czyli bierzemy sobie dla każdego możliwego podzbioru zbioru liczb od 1 do k, które określają pozycję, bo słowa są długości k, będziemy chcieli sobie zanegować litery, dokładniej bity na tych pozycjach. Tak, no to zrobimy tak, że weźmiemy sobie to słowo, teraz dla każdej pozycji tego słowa, jeśli ta pozycja jest w zbiorze, to po prostu negujemy tę literę. I otrzymujemy nowe słowo. No i teraz, co możemy zauważyć? Jeżeli to nowe słowo jest wśród tych naszych słów, tak, no to ta para słów ma odległość Hamminga dokładnie taką, jak rozmiar tego zbioru A, no według którego no, negowaliśmy te pozycje w słowie. Tak dokładnie na tych pozycjach te dwa słowa się różnią, na pozycjach ze zbioru A. Czyli wtedy możemy zauważyć, że ta maksymalna odległość Hamminga między parą słów jest co najmniej taka jak rozmiar tego zbioru. Dobra, to jest jakieś takie podejście, no ale ono jest takie trochę mało konkretne. To jest też kilka instrukcji, które niekoniecznie wiadomo, jak to zapisać tak w praktyce. Więc musimy tu poczynić parę założeń. No, po pierwsze zauważmy, że ta druga pętla no, wykonuje tak naprawdę 2 do k tej iteracji, tak? Tyle, ile jest podzbiorów zbioru liczb od 1 do k. Czyli jesteśmy wykładniczy względem k. Nasz algorytm jest tutaj stosunkowo wolny, czyli będziemy celowali w słowa krótkie raczej niż długie. Skoro tak, i ponieważ to są słowa binarne, to możemy takie praktyczne założenie przyjąć, że słowa po prostu będziemy reprezentowali jako maski bitowe, czyli po prostu jak zmienne całkowite będą na poszczególnych pozycjach kodować poszczególne litery słów. To jest też tak, że no, to nie jest jakby bardzo istotne, żebym ja teraz w to wchodził, no, jest bardziej dla osób, które no, jakoś tam są zainteresowane programowaniem, to teraz możemy pokazać, jak ten kod przerobić na taki kod właściwie no, gotowy do zaimplementowania. Czyli teraz zamiast zbiorów, to będziemy tak naprawdę przechodzić przez liczby od 0 do liczby tych zbiorów minus 1, gdzie każdy bit liczby odpowiada, czy na danej pozycji w słowie jest 0 czy 1. W ten sposób ta całe wnętrze pętli, to możemy zapisać, że po prostu robimy ksora tego poprzedniego słowa ze zbiorem A, a zamiast rozmiaru zbioru A możemy zapisać instrukcję, która liczy liczbę zapalonych bitów. No i to jest taka praktyczna realizacja po prostu.
tamtego pomysłu. Jest jeszcze jedna rzecz, to znaczy ta instrukcja warunkowa if no, jest mało konkretnie zapisana, no ale właśnie znowuż korzystając z tego, że słowa są binarne, możemy wykorzystać tablicę, która nazwiemy sobie, no powiedzmy, czy jest, która po prostu odpowiada na pytanie, czy dane słowo jest w zbiorze, czy go nie ma. Na samym początku wpisać te słowa, które są ze zbioru, wpisać do tej tablicy. Znowu, ponieważ słowa odpowiadają tym liczbom od 0 do 2 do k minus pierwszej, to wygodnie to umieścić, możemy wygodnie umieścić tę informację w tablicy. I teraz już ten brzydki warunek if po prostu formułujemy, sprawdzając, czy jest słowo odpowiadające słowu s' w tej naszej kolekcji. Dobra, parę takich transformacji, ale ogólna idea pozostała dokładnie taka sama. No co, znowu mamy przede wszystkim pętlę w pętli. Pierwsza wykonuje n kroków, druga 2 do k tej. Cała reszta jest bardzo szybka, zwłaszcza jeżeli korzystamy z tych masek bitowych, więc złożoność czasowa wyszła nam n razy 2 do k tej. Tak, poprzednio było n kwadrat razy k, teraz mamy n razy 2 do k tej. Dobrze, to wszystko pięknie, tylko... No to rozwiązanie ma pewien mankament. Ono działa tylko dla słów binarnych, tak? Tutaj bardzo mocno skorzystaliśmy z tego, że to są słowa zero-jedynkowe, no chociażby w tym, że dobieraliśmy ten zbiór pozycji i na tych pozycjach negowaliśmy litery. Tak, to nie było tak, że no, to nie było tak, że jeżeli byśmy mieli większy alfabet, no to na tych pozycjach, gdzie te słowa się różnią, nie bardzo wiadomo, co mielibyśmy zrobić właściwie. Nie ma. Dla większego alfabetu nie ma takiego pojęcia jak negowanie liter. No to pytanie, czy jeżeli alfabet nie jest binarny, to czy już przegraliśmy, czy nie? Czy zostaje nam tylko tak naprawdę to pierwsze rozwiązanie, które rozłożoności n kwadrat razy k, które w ogóle nie baczyło na to, jaki jest alfabet? Okazuje się, że można zrobić sprytny trik, mianowicie spróbować zbinaryzować słowa. Czyli mamy słowa, które nie są binarne, ale my zmienimy je tak, żeby były binarne. W jaki sposób? Podejście bardzo proste. Na każdej pozycji zmieniamy litery losowo na zero albo jedynki. Czyli no, prześledźmy to na przykładzie. Mamy ten nasz zbiór sześciu słów i najpierw rozważmy pierwszą pozycję w tych słowach. No teraz robimy jakieś losowe przekształcenie, które każdej literze tego naszego większego alfabetu przypisuje bit 0 albo bit 1. Powiedzmy, by losowało mi się tak, że B to będą 0, F to 0, K to jedynki, M to 0. No to podmieniam litery według tego podejścia. Patrzę na kolejną pozycję. Tutaj występują literki A i U. Robię kolejne losowanie. Powiedzmy, wylosowało się, że literki A to są 0, a literki U to są jedynki. Losujemy zupełnie dowolnie. Znaczy mogłoby się wylosować, że A i U to 0, albo że A i U to jedynki, albo że A to jedynki, a U to 0. Losowanie jest jakby przy losowaniu no, mamy zupełną rozkład jednostajny, czyli losujemy po prostu równo jak leci. Potem robimy to samo dla każdej kolejnej pozycji. W ten sposób otrzymaliśmy zbiór słów binarnych. Pytanie, czy ten zbiór słów jest tak samo dobry jak ten poprzedni. No sprawdźmy na przykładzie. Mieliśmy te dwa słowa, które dawały największą odległość Hamminga, Katar i Futra. Tutaj w tym przypadku po przekształceniu nadal mają taką samą odległość Hamminga 4. Wygląda nieźle. Bierzemy inną parę. No tutaj po przekształceniu niestety okazuje się, że słowa mają mniejszą odległość Hamminga. Jak to się stało? No, łatwo widać, co się tu dzieje. Jeżeli znaki w słowach były równe, to po tym przekształceniu no, pozostają równe, bo dostały ten sam bit, jeżeli znaki na odpowiadających pozycjach. Ale jeżeli znaki były różne, to po tym przekształceniu albo nadal będą różne, ale mogły też się wylosować, że będą równe. Czyli mogło być tak, że ta odległość Hamminga spadła, ponieważ pozycje, które były różne, stały się równe. Przez biny oznaczyłem te słowa po binaryzacji. Natomiast nigdy nie może być tak, że odległość Hamminga wzrośnie, ponieważ jak znaki były równe, to pozostaną równe. Dobra, jak z tego skorzystać? Mamy tę naszą obserwację. Po binaryzacji odległość Hamminga co najwyżej spada.
Teraz no, trzeba skorzystać z tego, że losowaliśmy i odwołać się troszeczkę do argumentu prawdopodobieństwa. Jeżeli litery na P tej pozycji w dwóch słowach były różne, to po binaryzacji prawdopodobieństwo, że są różne, jest jedna druga. No bo my losowaliśmy wartość dla jednej litery, losowaliśmy wartość dla drugiej litery, to było albo 0, albo 1, no to na dwoje babka wróżyła. Albo wylosowaliśmy to samo, albo wylosowaliśmy coś innego. To oznacza, że jak spojrzymy sobie na to wszystko, czyli na wszystkie pozycje, to jeśli odległość Hamminga między dwoma słowami była dokładnie T, to po tym losowaniu prawdopodobieństwo, że odległość pozostała ta sama, czyli na wszystkich pozycjach, gdzie literki się różniły, nadal się różnią, no jest jedna druga do potęgi T tej, no bo dla każdej pozycji mieliśmy wykonywaną tą binaryzację niezależnie, czyli z prawdopodobieństwem jedna druga mamy różnicę na każdej z tych T pozycji, no w każdym razie co najmniej 1 przez 2 do KT jest to prawdopodobieństwo, że te słowa nadal będą miały odległość Hamminga T. Jak teraz spojrzymy sobie na tę najbardziej odległą parę, no to ona determinuje, czy ten nasz zbiór się popsuł, czy nie. Tak? Czyli prawdopodobieństwo, że wynik całego problemu, para najdalszych słów, odległość pary najdalszych słów po binaryzacji jest taka sama jak przed binaryzacją, ona jest właśnie co najmniej to 1 przez 2 do KT, bo z prawdopodobieństwem co najmniej 1 do 2 do K, 1 przez 2 do KT, ta para słów, ta najdalsza pozostała w tej samej odległości, w jakiej była. Przy czym no, mamy cały czas tą obserwację, że wynik po binaryzacji mógł tylko spaść, nie mógł wzrosnąć. To tylko odwróćmy to i zapiszmy, że prawdopodobieństwo, że wynik po binaryzacji jest różne niż wynik przed binaryzacją, jest nie większe niż 1 minus 1 przez 2 do KT. No to jest jakieś prawdopodobieństwo, że nasz wynik jest błędny. Ono jest nie większe niż 1 minus 1 przez 2 do KT. No w ogólności no to prawdopodobieństwo wygląda na dosyć małe. Tak? No prawdopodobieństwo, że wyniki są wciąż te same, jest co najmniej tylko 1 przez 2 do KT. No jak K jest duże, to prawdopodobieństwo, że nasz algorytm się nie pomylił, jest takie nie za duże. Co możemy zrobić? No tu już informatycy wymyślili dawno temu dla tego typu problemów rozwiązanie, mianowicie powtarzać. Wykonamy dużo razy taką próbę binaryzacji, losując niezależnie za każdym razem. Dla każdej z nich obliczymy wynik. No już mamy algorytm dla alfabetu binarnego, on działał w czasie n razy 2 do KT. I na koniec weźmiemy maksimum z wyników uzyskanych we wszystkich próbach. Spróbujemy wykonać dużo razy to losowanie i mamy nadzieję, że to zwiększy nam prawdopodobieństwo sukcesu. No zwiększy i teraz tylko musimy wykonać pewne rachunki. Tak, będziemy wiele razy binaryzować. No to wykonajmy te rachunki. Czyli tak, przypomnijmy, że tak, prawdopodobieństwo, że ten wynik po binaryzacji jest różny niż przed binaryzacją, było nie większe niż 1 minus 1 przez 2 do KT. Chcemy wykonać dużo niezależnych prób. Dokładniej wykonamy C razy 2 do KT prób, gdzie C jest jakąś stałą, powiedzmy 10, 100, 1000, jakaś stała. Ponieważ każda próba wykonuje się w czasie n razy 2 do KT, no to jeżeli wykonamy mniej więcej rzędu 2 do KT prób, no to złożoność nam się zmieni na n razy 4 do KT. Natomiast prawdopodobieństwo, że algorytm poniesie porażkę we wszystkich próbach, jest nie większe niż to, co było wcześniej, ale już podniesiono do tej potęgi, ile to jest prób. No bo każda próba jest niezależna, więc w każdej próbie niezależnie mieliśmy szansę porażki 1 minus 1 przez 2 do KT, no to szansa, że ponieśliśmy porażkę we wszystkich próbach, no to jest 1 minus 1 przez 2 do KT do tej właśnie potęgi C razy 2 do KT. No i celowo to zostało dobrane jako C razy 2 do KT, żeby to prawdopodobieństwo wyszło ładne. No to teraz parę rachunków. Po pierwsze, no wyłączamy to C na zewnątrz, żeby mieć w środku 1 minus 1 przez 2 do KT do potęgi 2 do KT. Następnie korzystamy z sympatycznej nierówności, która wynika z tego, że ten ciąg 1 minus 1 przez x do potęgi x tej, w sensie, że ta funkcja no, zbiega przy x mnożącym do nieskończoności do 1 przez e i to zbiega od dołu. Korzystając z tego mamy, gdzie e to jest no, stała Eulera, mamy, że tak naprawdę to jest nie większe niż 1 przez e do potęgi c.
No i teraz C możemy sobie dobrać jak chcemy, E to jest tam, no możemy sobie sprawdzić ile dokładnie, ale jeżeli podstawiłem sobie, że jeżeli C będzie 20, no to 1 przez E do potęgi C to jest no mniej więcej 1 przez 2 razy 10 do minus 9, tak, rzędu 1 miliardowej. Czyli to prawdopodobieństwo, że poniesiemy porażkę jest tak naprawdę bardzo małe. Jeżeli chcielibyśmy mieć jeszcze większą szansę, to moglibyśmy to powtórzyć nie 20 razy, a 100 razy. Wtedy już byśmy mieli taką pewność, że prędzej nam słoń spadnie na komputer, niż ten algorytm się pomyli. Dobrze, czyli mamy algorytm, który działa z bardzo dużym prawdopodobieństwem. Zamiast n razy 2 do katej mamy n razy 4 do katej. Podsumujmy cały ten obraz algorytmów, które przedstawiliśmy. Mamy te trzy podejścia. Pierwsze w czasie n kwadrat razy k dla dowolnego alfabetu, drugie n razy 2 do k tej dla binarnego, a trzecie, no tracimy jeszcze troszeczkę, ale już mamy alfabet dowolny. Tutaj zostawiam drogim słuchaczom zastanowienie się nad tym, jak ten trzeci algorytm uczynić algorytmem, który nie tylko działa z dużym prawdopodobieństwem, ale działa zawsze. Pomocna może się okazać zasada włączeń i wyłączeń. Natomiast ja bym bardziej chciał zadać jeszcze raz to samo pytanie. Czy da się szybciej? Tak, mieliśmy dwa podejścia, jedno bardzo siłowe, drugie z kolei mamy 2 do k i to też nie jest najlepsza złożoność. Jak k jest małe, no to jeszcze, ale jak n jest duże i k jest duże, to wygląda to w sumie całkiem średnio. No i okazuje się, że ten problem redukuje się do dużej hipotezy w informatyce teoretycznej, której angielskie nazwy tutaj wyświetlam. I z tej hipotezy wynika, jeśli ta hipoteza jest prawdziwa, to nie da się poprawić obu czynników w tych złożonościach, czyli i zbić z n kwadrat do n do jakiejś mniejszej potęgi, ale zachowując coś mniejszego niż 2 do k, jeśli chodzi o złożoność k, już w przypadku binarnym. Czyli jakby te dwa pierwsze algorytmy są najlepsze. W tym pierwszym algorytmie, jeśli chcielibyśmy z n kwadrat k zrobić n do 1,999, to nagle nam wyskoczy 2 do k gdzieś tam w tym algorytmie. A w tym drugim, jeżeli chcielibyśmy 2 zamienić na 1,999, to z kolei n nam wyskoczy w kwadracie. To jest hipoteza, nikt tego nie udowodnił, jednak wielu próbowało, wszyscy się zastanawiają. To jest tak, że nie da się znacznie poprawić, czyli ta hipoteza no, pozwala na jakieś tam poprawki tam logarytmiczne itd. Ale z tej hipotezy wynika nie tylko to, wynika też więcej rzeczy. Chociażby to, że tej odległości redakcyjnej dwóch słów, o której mówiliśmy na początku, nie da się obliczyć istotnie szybciej niż w czasie n kwadrat. To dla osób znających programowanie dynamiczne, to jest taka klasyczna metoda wyznaczenia odległości redakcyjnej dwóch słów działająca w czasie n kwadrat i można pokazać, że z tej samej hipotezy wynika, że nie da się tego policzyć szybciej, co było dużym wynikiem w informatyce teoretycznej jakieś kilka lat temu. Zaraz potem pokazano, że chociażby najdłuższy wspólny podciąg dwóch słów też długości n też no, nie da się policzyć w czasie istotnie szybszym niż czas n kwadrat. Czyli widać, że zaczęliśmy od bardzo konkretnego problemu na słowach, a doszliśmy do dużej hipotezy, która ma zastosowanie tutaj, ale też w wielu innych miejscach. Dziękuję.